Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj kontynuuję ten osobny cykl. A, Mądrości Daimona chciałem nazwać, ale wiecie, to by się tak trochę źle kojarzyło, bo wcale tam jakiś głupot nie pisze. A, no to czyta pisze Daimon, czyta Wojtek co kilka ciekawostek o, to odnośnie szkoratnych pięści. Szkarłatne pięści nazywają siebie dłonią dorna, dzierżącą tarczę lub najwierniejszymi, gdyż uważają, iż nikt lepiej od ich zakonu nie dochował przysięgi. Obrony imperatora ludzkości oraz imperium. Są chłopcami na posyłki inkwizycji, nigdy nie odmówili pomocy militarnej, gdy któreś z Ordo o to poprosiło. Przed decymacją zakonu szkarłatne pięści mogły się poszczycić faktem, iż Straż Śmierci rekrutowała najwięcej wojowników z ich szeregów do służby jako zabójcy obcych niż z jakichkolwiek innych zakonów. Drugie miejsce pod tym względem zajmowali do czasu wojny Obadab Astartes z zakonu wojowników modliszki, to są sukcesorzy białych blizn, białych szram. Po odparciu najazdu orkowego Łach na świat Ryn zakon wysłał poselstwo na Terrę na czele z bratem kapitanem Alesio Cortezem, jego czwarta kompania przestała istnieć, a to miał czas, żeby tam sobie polecieć, aby wielcy lordowie Terry nie zlikwidowali. Zakonu. Obecnie szkarłatne pięści są jednym z najlepiej wyspecjalizowanych zakonów Astartes w sztuce prowadzenia wojny przeciw Orkoidom. I dzisiaj krótko, e, następne pewnie będą dłuższe, może też krótsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Blog, e, na blogu są reklamy, przed filmikami są reklamy i ci, co są na Patronajcie, to Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Do następnego odcinka tego cyklu. Cześć, czytał Wojtek. Pisał Dejmon, czytał Wojtek, właśnie. Pisał Dejmon, czytał Wojtek. Hejo.